Witam Was, jesteśmy w parku linowym Jura i testujemy tym razem trasę czarną. Zaczynamy oczywiście od drabinki. I musimy wyskoczyć na pierwszą platformę. Okay. Jesteśmy w nowym parku. W tym roku została wybudowana. I mam okazję właśnie przetestować ją dla Was, pokazać, co tutaj możemy spotkać. I w pierwszej kolejności tak, będziemy mieć X-y, tylko że tym razem po jednej stronie nie przeplatamy, lina nie została przepleciona. Już akurat tędy przechodziłem, widzieliście. Oczywiście trasa czerwona i trasa czarna to jest tak naprawdę trasa wspólna, tylko czarna ma dodatkowe jakby przeszkody utrudniające nam zadanie, a teraz będziemy mieć sopelki. Niewygodne, trudne. No nie, to się musiałem poplątać. Dobra, jesteśmy na platformie. Teraz będziemy mieć drabinki. Miałem troszkę problemu z nimi, więc muszę znaleźć na nie sposób. Ja przy okazji chciałbym pozdrowić Olę z Węgorzewa. Ty masz najbliższy chyba park w park linowy Śluza w Leśniewie. Byłem o niedawno. Tam jest w sumie skok tylko wahadłowy i zjazd tyrolką, ale naprawdę fajny park. No i kolejnym parkiem to będzie chyba Giżycko. Więc jak byłaś tam, to napisz nam, co Cię czekało, czy było fajnie. Pozdrawiam. A my teraz będziemy mieć tyrolkę. Okej, musimy ją obejść i możemy wpinać się w tyrolkę. Jesteśmy gotowi i możemy jechać. Jest. Tak jest, zabezpieczyliśmy się i możemy kontynuować trasę. Teraz będziemy mieć kładkę DNA. Już mieliśmy to zadanie, więc tutaj tylko musimy się przepiąć. Jak będę nas cofło, to dobre. I teraz powinno nas obrócić. Ok, spodziewałem się tego. A teraz będzie kładka sieci. Też moja ulubiona. Tylko w połowie musimy się przepiąć. Bo jest troszkę pod górę. I dobra, możemy kontynuować trasę. Jesteśmy, wysokość bardzo fajna. Już mamy sporo klientów. A my teraz będziemy mieć tyrolkę. I fajna niespodzianka nas czeka. Tak jest. Dobra, jedziemy. Tyrolka. Okej, okay. I teraz trasa czarna, wydłużamy sobie o dodatkowe przeszkody, gdzie, jak zauważyliście, mamy rower. Dobra, trzeba sobie go przyciągnąć. I zobaczymy, co to będzie. Podaję, że tutaj są małe trudności z tym rowerem. Zobaczymy, czy nam sprawią jakieś problemy, kłopoty.
dodatkowo bloczkiem tu się zabezpieczamy. Dobra. Jeden, drugi, trzeci. Ok. Bardzo przyjemny. I jesteśmy już na kolejnej przeszkodzie. I teraz mrówka. O, sporo. Daleko. Okej. Tak jest. Teraz falochronne. Okej, falochronne nas czekają. I jesteśmy. No i coś trochę męczącego. Złośliwe belki. Dobra, spróbujemy przechodzić je podwójnie. Skok Tarzana. Wpinamy się do asekuracji i będziemy mieć skok na sieć. Ok. Dobra. Nie ma problemu, nie zahaczymy. Od razu się chwytamy. Jak to lecimy. Tak jest. Nie było tak źle. Zabezpieczamy się i z powrotem wracamy na te same przeszkody, czyli teraz mamy łapkę Z. Ok, kładka zaliczona. Teraz będą platformy. Nie sprawiły nam żadnego problemu. Ha. I naprawdę ładnie wyglądające mosty zwrócone z tubkami. Pomogą. Stajemy. Tam przemiennie powinno być. A bardzo fajnie. Podoba mi się. Zdjęcie to muszę zrobić. Jak nic. Ok. I niestety to już będzie koniec. Mamy ostatnią przeszkodę, czyli drabinka w dół. No i kończymy trasę. A ja Was zapraszam do Facebooka. Tam zawsze aktualizację znajdziecie.